Witam Was już w nowej serii zupełnie. Tym razem będzie to Minecraft Beta, a ostatnia seria już będzie taka w 100% normalna, czyli pogramy sobie na najnowszej wersji Minecrafta. Tu mamy, proszę bardzo, Minecrafta Betę. Teraz powiem Wam, dlaczego wybrałem tą wersję. Otóż tak, w wersji Beta, to jest ostatnia wersja, w której nie ma tej wysokiej trawy, której nie lubię, chociaż prawdopodobnie bym ją lubił, ale niestety zbrzydła mi się, bo w nowym Minecrafcie jest jej sporo, zwłaszcza na płaskich terenach. No i jest to też ostatnia wersja, w której działają boostery oraz windy wodne. Niestety mechanika drabinek została zmieniona, więc to jest ten powód, że jest to ostatnia taka wersja, która ma takie tradycyjne dosyć mechaniki. Ale nie jest też taka archaiczna, jak na przykład beta 1.1. Tu jest już łóżko, więc będziemy mogli sobie spokojnie spać. Zmienię jeszcze jedną opcję, mianowicie wyłączę Smooth Lightning, żeby Minecraft wyglądał właśnie tak ostro jak kiedyś. Grafika może być na fancy. Dobrze. Difficulty normal. Tutaj testowałem. Ten świat usuniemy i tworzymy zupełnie nowy świat. A właśnie, to jest mój stary świat z Alfy. Będziemy czasami do niego wracać. Dobra. Tworzymy nowy świat. Nazwijmy go sobie. Tak będzie się on nazywał. I Seeda, bo tu trzeba wpisać Seeda w tej wersji. Jaki by tu wpisać Seed? Dobra, wpiszę mój nick. To jest mój nick. Tworzymy świat. Ciekawe, jaki mój nick. Powiem Wam, że nie za ciekawie wygląda. Na pustyni. No ale dobra, wezmę sobie kaktusa. O, muszę ściszyć grę. Tu jest kurczak. Na razie się on nie przyda. No i teren jest... Ogólnie nie wygląda to jak beta jeszcze. Tak, teren dosyć staro wygląda, ale jakbym włączył gładkie oświetlenie, to wygląda już ładniej, ale tu o to chodzi. No i niestety tu są achievementy już, no ale to nie powinno nam przeszkadzać. To nie jest wada. Denerwuje mnie krowa. Pierwszej nocy nie chcę przesypiać. O, tyle wam powiem. Tam jest dużo wody, a tam gdzie woda jest szansa znalezienia gliny. Bo tym razem chcę mieć z cegły domek. O, sadzonki sobie weźmiemy i pierwszy stoliczek. Dobra, weźmy. Tak, są tu te fajne płytki, ale... No, dużo fajnych rzeczy tutaj doszło, więc... Będzie ciekawie. Ciekawe, czy tu... Nie ma tu czatu jeszcze, szkoda. Ale jest modyfikacja, która pozwala na wpisywanie komend. I może się to nam kiedyś przyda. O, brzuska. Tak dobrze, że ty tutaj się już pojawiłaś. Tak. Bardzo cię lubię, brzusko. Tęskniłem się za tobą. Weźmiemy jej też sadzonkę. Tak, i tutaj już są sadzonki, bo wcześniej był problem. Chciałem starszą wersję odpalić jeszcze, ale
Nie ma tu sadzonek, nie było w niej sadzonek brzoski, przez co nie dało się, nie były, nie, drewno brzozowe nie było źródłem odnawialnym. O, nie dało się sadzić ponownie tych brzózek i to był duży problem. Piękna trawa. Tu poprawili chyba już jej trochę teksturę, mam nadzieję. No nie wiem, czy wiecie, jak dodali wiamy, to bok trawy jeszcze był jeszcze był taki mocno zielony, a góra była kolorowa, więc to wyglądało brzydko. Mamy starą teksturę żwiru. O, mamy koordynaty. Łomatko, 300 fpsów. Włączmy limit. Do 120 działa, dobra. Nie chcę obciążać komputera, bo chcę, żeby zasoby też szły na nagrywanie. Dobra, to sobie kopię. No ładne niebo tutaj jest. To zależy od biomu też już. Ech, owieczko kochana. Tu jeszcze nie ma nożyczek. To akurat jest trochę minus, bo by się przydały, może byśmy jakiś fajny żywopłot zrobili, a tak nie zrobimy nic, bo nie mamy nożyczek. Dobra. Wykopię już do końca. No i tutaj węgla nie wydobędziemy, bo chcę skorzystać z nowego feature'a, który tu wprowadzono. W zasadzie nie tu, ogólnie w becie to wprowadzili. A i tu narzędzia są wytrzymalsze już. To jest duży plus. Dobra. Nie podoba mi się trochę mój świat. Musimy znaleźć chłodniejsze miejsce, bo tu jest tak pustynnie. Dawaj szynkę. Trochę mi się nigdy nie podobało, nawet do dzisiaj, że świnie tak mało szynek dają. Dwie szynki. Taka duża świnia. I daje mi tylko... Uuu, spadaj. A, nie spadła. Chciałem ją zrzucić. No tu mi się nie podoba bardzo, bo tu jest za... W ogóle takich dużych pustyń to tutaj nic się nie pamiętam. Nie powinno być tutaj dużych pustyń. Oj, dostali piaskowiec. Nowy blok, widzicie go? On już tutaj był. A tutaj nie wiem, co się stało. Pierwszą nas przeczekamy tradycyjnie. O. Znalazłem kwiaty jakieś. Szkoda, że je usunęli. To były te ładne, te różyczki. Ej, czemu one na... Czemu na dwa hity mi tu zwierzęta schodzą? Teraz... O, tu jest już ładnie. Ale aż tak daleko nie chciałbym się oddalać. No na dwa hity mi złożę. Drewnianym mieczem?
Coś mi tu się nie podoba. Fajnie, ale za daleko chcę mieć blisko spawn. Chcę pójść jeszcze tam. Inną stroną. Nieźle. Ej, no to wygląda super przy tej mgle. Tylko nie ma tutaj, no... tych detali, nie ma tutaj tyle rzeczy. Dlatego świat na 1.6 wygląda najładniej, uważam, bo jest w niej stary generator i są te trawa, która dodaje trochę uroku, ale... chodziło mi tu też o mechanikę inną. Że tak ten teren jest taki bez szczegółów trochę. O, mleczyki, dobrze. Was już dobrze znam. Plaża to jest. Widokiem na pustynię. Czasami na 3 hity złażą. Już się robi ciemno, a mi się to nie podoba. Zrobimy sobie łódkę, no i kamienny kilo. Tak, nie da się tu jeszcze w ten sposób kłaść. No i... najszybciej, też zauważyłem to, co jest śmieszne, najszybciej takie rzeczy jak crafting, bo crafting, siekierka nie działa na crafting table, to najszybciej można mieczem rozwalać niektóre rzeczy. No i tutaj się ściemnia, dlatego na wodzie będziemy bezpieczni, opłyniemy. Te łódki były świetne, ja je lubiłem. Niektórzy je hejtują, a nimi się przyjemnie pływało, powiem wam. Przyjemnie. Chciałbym na mój spawn wrócić, a tu jest dużo wody. No może nie były świetne, bo są wolne. Nie mam skina niestety, ale dobra, płyniemy tak powolutku. Niebezpiecznie, powiem wam. To chyba jest to. Creeper. Szkielet. Pięknie. Jesteśmy na wodzie. I wolałbym na tej wodzie zostać. O, stoję na swojej łódce. Dobra. Postawmy sobie pod wodą crafting i zróbmy sobie część zbroi. Tak trochę... załóż mi to. Jestem trochę pancerzony. Kamienny miecz dla bezpieczeństwa. Dobra. Ale ciebie nie zostawię. Wolałbym nie ryzykować. Weźmy łódkę, o ile się da. Nie da się, ale weźmy to, co z niej zostało.
No dobrze. Pajączki. Pająki są tutaj ulepszone trochę. Nie dam się dotknąć. O, mam pajęczynę. Tam jest węgiel, ale mówię, chcę wam pokazać inaczej. Mi się nie podoba bardzo. Zombie. Coś tak łatwo mi idzie. O, pokażę wam, jak się walczy ze szkieletem w starych wersjach. Bo szkielety nie są łatwym przeciwnikiem. No. Trzeba takie kółeczko, kółeczko. O! O! Dostałem najmniej obrażeń. Dobra, creeper załatwiony. Tak, szkielety są problemem. Ale ja zaraz zrobię magiczną sztuczkę. Uwaga! Dobra, creeper wysadź szkieleta. Dobra, mamy kości. Świetnie mi idzie. Na razie. Dobra, creeper, chodź. Szkielet. O cholera jasna. Jestem od ciebie szybszy trochę. Szkielet. Nie lubię cię. Katastrofa. Ja cię kręcę! Ja zginę! Ach, piękna wersja pogóni. Wiecie, jak to jest ciężko? Cokolwiek zrobić? Uciekamy. Niestety sprintu nie ma, nie ucieknę szybciej. Nie podoba mi się to. Nic mi się tutaj nie podoba. Dobrze, że nie strzelacie jak gracz. Przyciągam uwagę na siebie w ten sposób. Źle. Ogromny spawn tu jest, widzę. Dziękuję. Nie poddam się. Dobra.
Nic nie widzę. Jest tu bardzo ciemno. Węgiel daj. Dobra, prawie wszystko. Pochodnia. Proszę bardzo. O, normalny węgiel mamy. Piękny dzień. Niebezpieczna ta okolica, idziemy gdzie indziej. Gdzie był ten spawn? Tutaj gdzieś, prawda? Wejdę tutaj. Po itemy jakieś. Itemy. Dobra. Poczekajcie. Jak będę bogaty, to się z wami jaskinie rozprawię. Pięknie. Dobra. Przepraszam
Wyłączam cię, mi telefonie. Tam jest jaskinia, dobra. Tam glimy nie znajdziemy, niestety. Tam wygląda miło. Ja myślę, że gdzieś tutaj zamieszkamy blisko spawna. O, dynie tam są. Jakieś. Tylko ten świat jest taki, widzicie sami. Tu jest pięknie. Tylko kurde, znowu tak na dole mieszkać. Gdzieś wyżej bym ten domek zbudował. W fajniejszym miejscu. Ale mam tu mały pomysł. Co zrobimy? Pójdźmy sobie. Tu jest taka osadzawka. Góra jakaś. No nie wiem, no. Trochę nudno tutaj. Tam jest fajna góra, ale wody nie ma. No jest woda, ale tak mało. Grzybek jakiś mi tu wypadł. Nie wiem, czy to grzybki się rozrastały. Wikipedia mi mówi, że tutaj grzybków nie da się rozrastać, więc nie jest to źródło odnawialne. Znowu ta sama muzyka. Piękna, piękna wersja. Cudowna. Tu będę miał zejście do wody, a domek będzie na górze. Może jakiś tunel zrobię, szklany. Tu mi się poda. Tu wieżę postawię, albo farmę drzew. Gdzieś świątynię może zbudujemy. Tam. Tutaj. Dużo płaskiego miejsca znaleźć. Tu coś wymyślę kiedyś, wyrównam, dobuduję. No dobrze. W takim razie tutaj. Jest nasze miejsce takie, no, pobytu. No nie mamy nic, no. Biedni jesteśmy na tym świecie teraz. Ja nie wiem, co zrobimy w tym teraz. Musimy sobie jakoś poradzić. Początki zawsze były lipne, ciężkie.
Później jest już łatwiej. I tego w Minecrafcie nie lubię, że te początki są takie trudne. Nie masz nic. Wszystko musisz se sam zrobić. O, pusty świat, nic nie zbudowane. Siema, męczyłem na tamtym świecie i wszystko muszę zaczynać od nowa. Wszystko od nowa. Zróbmy siekierkę. Tu będziesz się... Wyjdź mi stąd. Siekierka. Wyjdź mi stąd. O, kolejna wełna. Wiem, co tu zbudujemy. Może zbudujemy farmę zwierząt, ale to tak nie działa jak teraz. Bo tu zwierząt nie da się rozmnażać, a poza tym zwierzęta znikają po pewnym czasie. Jak potwory. Nie wiem, czy to w nocy znikają, czy... No znikają po pewnym czasie. Ale... To jest taki bardziej mob grinder. Budujesz tam dużo ziemi, kładziesz trawy i na trawie się zwierzęta spawnują. Później padają, bo są głupie, w pułapkę i giną. Nie wiem, czy wrzucić ten odcinek bez montażu w ogóle. To jest taki odcinek, no. Co tu montować? Gramy w Minecrafta i koniec. Ja nie mam kamerki, nie muszę nic wstawiać. Chociaż muszę go zmontować, muszę. Muszę go zmontować. Teraz wam powiem, dlaczego nie możemy na początku spać. Później wam powiem, jak to obejść, ale jest pewien problem ze spaniem. Ja sobie lepiej zregeneruję się trochę, bo zobaczycie, co się stanie. Uwaga, kładę się spać. O, właśnie, dlatego. Sami widzicie, o, tam jest dzień. Nie wolno spać. Widzicie? I muszę się na nowo zregenerować. Nie podoba mi się tu bardzo. Nie mam schronienia. Muszę tu stać i walczyć. Nie mogę się przespać. Bo łóżko teraz mi nie działa. Nie wiem, dlaczego to usunęli. Ten problem, bo to jest bug tak naprawdę. Błąd gry. On był aż do wersji 1.0. Do pełnego Minecrafta. Odkąd to łóżko dodali? Obsadzonki na drzewie? Najwyżej mogę sobie dywan zrobić. Lipa, wielka lipa. Sami widzicie, co mnie tu... Co... No nie, ja nie wiem, czy ja teraz włączyć peaceful. Czy się bawić w to.
Patrzcie, ile ich tam stoję. Ja nie mam z nimi szans. Tu będę się zamurowywał w takim razie. Dobra. To co? Kończymy odcinek, czy jeszcze gdzieś pójdziemy? Może... Nie wiem, no. Pomiędzy odcinkami będę grał na peacefulu, no bo po co mam walczyć z potworami, jak gram sam. Żeby już podczas... No żeby już było coś zbudowane, coś porządnego w miarę. Więc ja kończę ten odcinek. Trzymajcie się, cześć. Do następnego odcinka.